Ja nie uważam, że taki pomysł startowania pod szyldem czegoś w rodzaju Polskiej Zjednoczonej Partii Opozycyjnej to jest świetny pomysł, któremu trzeba przyklasnąć i że teraz opozycja w zwartym szeregu powinna przejść razem do przodu. Uważam raczej, że Schetyna ma dobre racje ku temu, żeby budować swoją niezależność w ramach tego ruchu, bo ostatecznie, kiedy przyjdzie do wyborów, to on będzie musiał sprzedać markę pod nazwą Platforma Obywatelska, a nie pod nazwą cała opozycja przeciwstawia się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tylko że metody, które się wykorzystuje w ten sposób, oczywiście do tego celu oczywiście nie są obojętne. I wycinanie połowy klubu do czasu wyborów, co może nastąpić, bo jeszcze mamy dużo czasu, pewnie nie jest najlepszym pomysłem, szczególnie kiedy aktualnie Platforma nie ma jasnej tożsamości i do końca nie wiadomo, pod czym podpisują się posłowie, a pod czym się nie podpisują. W tym sensie jakieś różnice zdań w obrębie klubu są naturalne. Platforma ma struktury rozbudowane, tą całą partyjną administrację, ma pieniądze, tylko ma poważny problem w postaci takiej, że nie ma kompletnie na siebie pomysłu. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.